Mystery Adamo 15, a dumowy głos z internetu. Zaproszony. A hej, witajcie, z tej strony Mister Adamo 15, jest ze mną Miki. Cześć. I Brączek, który mrugnął mi kogutem. Cześć. Światełka miałeś włączone, ale dobrze, niech leci. Oczywiście, jak widzicie, dzisiaj akcja gnojówka na pełnej. Brączek wie, gdzie jechać, bo ostatnio dawał czadu. A my jedziemy na to pole, co kukurydzy. Jo, zgadza się. Dobro. I no, jest... Ja się przestraszyłem, że Mikiego wywaliło. Już po prostu nie, miałem łzy w oczach. Ach. Na wagę i na wjechać, czy nie? O kurwa. Jo, zważ, ile kupa wagę. Ile litrów w ogóle nie macie na tych swoich bykach? 18 tysięcy. Ja też. A panie Brąsiu? Nie, 18 500. O ty. A nam swojej to będzie tak leciało szybko, a tak będzie mogło. A nie lepiej po burak? Nie lepiej, a dobra, myślałem, że może lać tylko buraka. A gdzie jedziemy? Po buraka możemy też zrobić. No to kurwa, gdzie będziemy lać? Ale to później. Na... Daleko, daleko. Jedź za mną. Musimy się trochę przejechać. Na skrin to... Łopanie. O, nawet kierunki ma to kawę. Co? O, mój się trochę... A mój się nie chciał zebrać zbytnio. Adam, jaś właśnie zatrzymał podgórkę. A ja... Mogę cię puścić. Już się nie puszczę. No trzymam ten most, no to jak cię puszczę. Kurwa, w most byśmy się nie zmieścili. Brączek tam pocisnął. Mój się rozpędził, jest dobra, dobrze. Dobra, czy ty jedziemy tyle samo? Nie, bo poszedł tym. Jak leci bokiem. Ja to ostatnio wyrżnąłem gonga dość porządnego. Co robicie? Nie wiem, Miki... Jak brzuski, jak tu polew! Mija brzuski, ale skubanie jest mocniejszy widać. Nie, gówno, przyjechał mam najmocniejszy ciągnik niby. Pod względem koni mam niby najmocniejszy... Uuu. Ty jest w ogóle mod gówna? V15? Tak, jest, kurwa. Nie ma. No właśnie mówię, no. Ty, może, że to jest... Jak nie ma, ty? Jest, zobacz, jaki... Taki cieniutki, a nawet fajny. Bo wolę to niż taki, kurde, naprawdę gówniany. Dobra, rozliwamy. Ale ładnie od lewa, fajnie, tak? No jo, ale bo to jest przecież mod gnojownicy, no tak to jest. Jo, o ja pierdolę, jak ja mam mały rozrzut. No mówię. Ale bekowo, taką malutką zapierdzielał co. Ja będzie się ubywało tak szybko. O zmienić. Kurwa mać. Widzę właśnie, że tak wózko bierze, a tyle no, litrów cieknie, że... No ale już zawsze nie, spróbuję. Ale fajne, taka malutka, fajda. Ile Adam masz procent? 76. A wy? Także ja mam 60-50. O kurwa. To nie, to jednak chyba wy będziecie pierwsi uciekać. No ale ty ile bierzemy, a ile ty bierzesz? No wiem, wiem. Jo, bo jesteś lepszy. No. A ty możesz... Jak na boki napierdolo. Wiem, no, właśnie. W prawo. Brączek, ty do końca pojedziesz, wiesz o tym. Gdzie? Do końca pojedziesz. Co? No bo tam zostawiłem takiego fajnego poprzeczniaczka dla ciebie. Poprzeczniaczka. Tak. Łopanie. W prawo. Na lewo. No. I będzie po tym orka. Będziemy orać w następnym odcinku, to już wiadome jest. Ale nie. Ja chcę teraz taką zimową orkę bynajmniej nagrać. Wtedy była taka bardzo płytko orka. Siwno. Ewentualnie pod orywko. Bo to masz tak, orki wybrudniamy ze względu na zasadnicze, czyli masz podorywka, siewna, zimowa. Potem masz jeszcze uzupełniające, czyli orka odwrotka i wiosenna i aglomeracyjne. Bardzo. Ze względu na głębokość wyróżniamy orki podorywka 10 do 15, siewna 20-25, zimowa 25-30 i orka ta jest potem no bardzo głęboka, to masz 35. Po kur. Tyle kuń by nie naorał. Jak nie? Ostatnio jakieś tam... Do ciebie zadali pytanie, Miki. No. Jakie miałeś ciągniki przed Ursusem i MF-em, co nie? No. Ktoś powiedział, kunie. Tak, ale jeden fajnie tak, bo mówił, że fajnie tak powiedział, bo przed ciągnikami oczywiście królowały konie, to każdy dobrze wie, co nie? Ale potem oczywiście bez urazy, tak, że nie, Miki nie, no. Miki nie miał kunia, Miki ma tylko swojego. Ale jest pompka. Ogólnie fajnie, bo Brączek pojechał chyba pierwszy, tak? Kaskadek do mnie dzwoni. No to,
To pozdrów go ode mnie. Czyli ja zaraz też będę jechał, o, akurat dojadę do końca. I ciśniemy. Wliwo w prawo. Ja szybko. Szybko pójdzie, bo potem jeszcze weźmiemy akurat, żeby było bliżej tą. Po tych buraczkach, potem na buraczka pierdolę. Ja też, bo ja nie rozleję tam cały. Nie, ja w ogóle. Nie, ale ja się mogę przejechać, no nie głupi pomysł. Ja nie opłacę przejechać tam z całą beczką. Tym bardziej. No, cieszy mnie to. Liczę, że po buraczkach szybko wam pójdzie. Gdzie się napełnia? Dobre pytanie, kolego. No, tam gdzie staliśmy. Jo? Tylko tam pod oborą. Tam gdzie na lewo most, na prawo. Kunie. A tu ładne buraczki. To dawaj. Bo ja już na stopach jestem. To ogólnie nie wiem, chyba stop jest. Tylko nie wiadomo, z której strony ten znak powinien. Dziwny w ogóle ten znak. Aha, czyli. Bekowy jest w ogóle ten ciągnik. Używany, a ciśnie jak głupi. Widać, że wolniej jeździ na przykład niż Mikiego, bo. Miki, ja chciałem zdjęcie. Ja chciałem zrobić zdjęcie. Dobra, już tak. Ja pierdolę. Nie mówiłeś. Kurwa, ja tu robię zdjęcia, ten się powężył, pierdolo na mnie. Powężył. Ja na węża mu wskoczył. Kurwa, takie jest Miki, właśnie zdjęcie. Łap, fajnie. Ten mi na czołowego leci. Odejdź, bo przypiernić. Jać. Ja to jest dziwne wyjazdy są. Miki, ja też jeszcze napełnię. Ile masz? O, mogę napełniać, to bardzo dobrze. Ty to masz ile masz? 16,5. No dobra. Na lewo most, na prawo most. A Miki pisze SMS-a. Nie, no mi się zapomniałem. Widziałem jeszcze trochę bańkę tym centrową, żeby mnie spadał, wiesz. Ale buja mojego MF-a jak Mikiego. Adam, powiedz, czemu obornika nie ma. A to, ale mówiłem już na odcinku, a, poprzednim, a na singlu. Nie chcę. Tu będzie trochę śmiesznie rozlewać. A coś, że tam co Miki powiedziałeś, bo nie usłyszałem. Czemu ten Fender od Tendeta jest taki jebany? Bo bardzo ciężko pracował. Dobrze. Jechał aż miło. Trochę słabo teksturę widać z tego rozlewania. Nie ma się co dziwić. Bo jednak po burak. No co, ja pojechałem nawet od razu do oburzenia, nie? Dobra, ja sobie pojechałem po ścieżce, żeby wrócić do zacząć. Bardzo ładnie. Nie, no słuchaj, do mnie słabo mówię. Ale coś tam widać, nie? No. Nie, coś się ja jadę tam jeszcze dokończyć. Ja. Zobacz, ale tu będzie tak. Fajną orkę można robić. No bo tu zrobimy orkę właśnie. To jest tak. Proste pole, a tam gdzie tam. No coś ty. Ale wolałem najpierw tam pojechać. Wywalić tam, a potem. Dojebiemy w następnym odcinku taką. Oh, na 30 cm orkę zrobimy. Miki nam tutaj będzie mierzył później. Czy dobrze orzemy. Znów nam tam coś powie. Tematy z lekcji. Ja mówię same mądre rzeczy, ale. No wiadomo, no przecież. Kurczę, jednak uczysz się rolnictwa. Jesteś tym na bieżąco. Prawie że normalnie żyjesz tym. Miki tam. Och, Miki tam, ja pierdolę, to znaczy, że będzie fajnie. O, ciśnij MF, ciśnij! Pod górkę to ty jak. Po prostu zacząć, że nie musisz domyślać, gdzie jest przejazd. No ale zobacz, jak prosto pojechałem. Miki tam w prawo wjechał i. No tam lewo, prawo. Ale zobacz, jak pojechałem. Gdzie ja prawo wjechać? Tu? Lewo, prawo. Gdzie ja leżę? Pierdolę. Oj tam. Chyba tu ja tam jechać, nie wiem, nie widzę. Ile masz procent, Miki? Co? Ile masz procent? 5. Ale teraz ja biorę nadwyżką. Jeden pieron. Jadę się zalać. W trupa. To co tam będziesz pił? Nie pierdolę, chciałem na końcu dojechać. Nie dało rady.
No, czy taki test tej mojej, kurczę, beczkowozu, kaweco w ogóle nie udam. Nie, tam jakbym miał ten szerszy rozrzut, to byłoby fajne. Nie, nawet nie wiem na jakie przyciski mi się nie... Serio? O, macie. Zobaczcie, jakie fajne koła ma. Zarąbiste. No ale wiesz, nie używam bynajmniej. Aha, bo to tylko kliknąć trzeba. Aha. Puzdr. I tak nie używam. I tak wolę w liwo w prawo. Nie. Jop. Pojomać. Adam, jak mam mówił na klopy, to aż tu ciut! Bardzo śmiesznie jeszcze. Haha, ba, bardzo śmiesznie. Łopanie. Nie, nie robię, możesz walić jak dzik. Tu jakiś kurde znak, że roboty drogowe. Bardzo mądrze. Dopracowana mapa. No. Te belki może wreszcie ktoś w życiu mi pomoże pozbierać. Chyba nie. Nie wyczuwam chętnych. Nie. To puzdro. No to tu sobie wjadę. O, bo tu chyba nie było robione. Tu chyba nie było robione. Nie ruszuj się. Dobra. Stój. To na pewno nie było robione. Nie ruszuj się. Dobra. Dobra. Teraz ja też tylko fotę. Nie ma to jak takie szalanie fotek. No. Będzie na Facebooka z moim linkiem do tym ustawy. No, przecież to dam. No, dziękuję, no. Zawsze miło. Liczę, że jakąś miniaturkę też tam będzie, tak. Dobra, zapłacisz. 5,50 za kilogram byś chciał. No. To jak dla ciebie tam wyjdzie złoty 20. Dobra. Bekowo, kurczę, no. A to musisz sobie wypowiedzieć. Ja to już tutaj wpierdzieliłem się jak dzik. Miki, to jest klina, co do tej prawej? Nie. No. Bo co? Bo nie muszę robić tak gorzej, jak jestem od ciebie? Trochę. No co, no, chciałem być miły, no. Chciałem ci powiedzieć coś, no. Nie czuł się taki samotny. No widzisz, wreszcie się udało. Adam, co się wydumu, w końcu. W końcu się udało, że się wydaje, że to tylko szpata. Widzisz, jakie to słodkie. Nie wiem, taki dobry. Jakie dzieci się szpata. Wiedziałem, że to fajnie. Ten tekst z dziećmi wiedziałem, że wykorzystasz. Prawda. Tak, też jestem szczęśliwy z tego, że ty jesteś taki. Swoim nędznym, niewartym miły. Bardzo. Bardzo miły. To było. Jestem z ciebie taki dobry. Ja? Prosto. Co? Czego jest taki pas zaorany? To nie jest zaorany? Pas? Że się tak wyrażę? Co to jest? To jest pas stależowany. Bo tam były uschnięte buraki. Dziękuję. A powiedz mi, Adam. Tak, słucham cię. Czego one uschły? Mnie się takich rzeczy nie pytaj, bo susza była w tym roku. No nie wiem, ale bieda, bo po prostu jak chciałem wykopać, patrzę, łopanie. Nic z tego nie będzie. No wiem, ale jakimś cudem mi się to włączyło. I tylko oczywiście uschło mi to. Nie wiem, jak ja ścieżką pojechałem. To fajnie. Ja nie widzę, gdzie ja mam jechać. Ja za mną, tu obok ścieżce. Nie ma już, ja dobrze. Dobra, ja ostatni beczkowóz wywożę. Dlaczego? No bo będziemy kończyć. Akurat nie. Nie, bez przesady. Akurat co do tego, to Bolek produkuje, tam już na kiblu siedzi pewnie. Łe, panie, to płynnego to byśmy tyle, że... Oluj. Ty to jest przejechane? Nie. Tak pojechałem ścieżkę. Coś jechało. Na lewo most. Co to jest? Tak pojechałem, że wygadzę. O, ja pierdolę, serio? Ty ja dojadę do końca, będę miał pusto. Weź też nie są fotografie. Daj ja. Tam nawet nie do końca, Brączek, jedziesz od tamtej strony? Ja? Nie. No nie wiem. Ale tu mi jak brak, ja pierdzielę ty. Adam. Gdzie? Pod końcem są. Serio? No tak, dwa przejazdy. Ach, to puzdro. To żeśmy tam nie dokopali chyba. Nie, nie kopałem. Nie, kopałeś.
No ale nie to jest. No, no tak. No, nie. No akurat zgadzam się. Obrońców. W końcu nie byłem za tym kombajnie. Jak było możliwe? Jo, no tak, zgadzam się. Wtedy ci chcesz miło, dobra, nie wiem jak tu wjechać. Ja bym dla nas wjechać przez wszystkich. Początek nie jest przez się pierdol. Jo, nie obok szaków, nie pierdol. Zahaczyłeś. Kurde, normalnie tym kołem co wystaje. Czekaj, ja tam jadę, muszę dokończyć, bo gdzieś tak w połowie mi się skończyło. A czemu to uciekło? Przecież ja tu kurwa jechałem. A nie jest. Kurna, to jest tak, tak dziwnie widać to. No trochę słabo. No, no jednak chyba mogło być bardziej widoczne. O. Tu, tu, tu. A, i tu skończyło mi się. Dobra, to już wleję wcześniej. O, tutaj też taki klinik malutki został, no mówię, gdzie, gdzie jechałem. A i tam też, a, czyli to w dwóch miejscach zostało. To grubo. To pusdro 600. Tak, zrobię sobie tak. I tak. A jakbyś inaczej chciał? Też by mi wyszło, ale jednak wolę tak. Mamy się nadalniać? Jeszcze czy już nie? No jak macie pusty, to możecie jeszcze jednego pierdyknąć sobie. No to jak się będziesz kończył, to już wiesz. Nie no, bo to już tak będzie odcinek, że jeszcze do broneczka skoczyć, to... Udarem trzeba się popieścić. A jak? Jak się popieścić, to nie uda się zmieścić. Ja. Ogólnie ucich nam brączek. Nie. Czy ktoś tam do ciebie wpadł znów? Niemiło? To naprawdę aż dziwne, że tak ucichłeś na chwilę. O, dobra, wpali. Rozruch poczesz. Nie chcę odpalić. To chamidło. Jak tak można? Dobra. Ja tak akurat zjadę na gospodarę. Tylko jeszcze dowalę te ostatnie 6 tysięcy. Uuu, stanął. Zadar. Za tarudę. To pusdro. A tam? Jo. Ale tam daje. No, on daje po udarach. Grubo. Więc akcja gnojowica udana. Można tak powiedzieć, prawie na dwóch polach. Miki opuszcza serwer. Tak, zgadza się, Miki opuścił serwer. No nie wiem, pewnie mu wyjebało interneta znowu. No właśnie. A dopiero co udar był? Serialnie, no udar mu wyłączył, bo udar był i od razu go wyjebał. Ale to zniżę, że mogę wyłączyć. Nie, serio, no. Za bardzo wiesz, wstrząsienie. Tutaj jest, musisz jechać prosto. Bo ten już chyba kawałek jest zrobiony, ten clean. No jedź prosto i tam do końca aż. A ja pokażę jeszcze nowy nabytek na mojej gospodarce. Powiedziałeś, że jeszcze zrobiły. Ale, no, ale nie zostanie. Mało tych MF-ów jest na w ogóle internecie, więc no, niech zostanie, tak. Przyda się do takiej lekkiej pracy, nie? Może kiedyś z paszowozem czy z czymś. Będzie se furował on, tak. Może się przydać, bynajmniej. Dobra, ja też. Ja tutaj. O. Akurat Brączek skończy tą beczkę i. I fruń z powrotem tutaj do na gospodarkę. Ostatnio było to ten nabytek 8140, który bardzo jest fajny. Teraz ostatnio na moje wrogi przyszedł ten oto Massey Ferguson 698T. Taki trochę no mniej realny niż tamte wersje, ale oczywiście ma otwierane wszystko co możliwe. A co z tą górą wykopano? Nie wiem, musieliśmy nie dokopać. No, ale ja tak. Wykopałem. No kopaliśmy, ale potem coś nam nie pykło. No ale ominijmy już te buraki, to i tak się założy. I tak tych buraków jest od chuchu i jeszcze więcej, zaraz ci powiem ile. Już ci mówię, ile mamy w magazynie tego czegoś. Już ci mówię, magazyn. Burak cukrowy. I tak pszenicy jest więcej, ale buraka aż 153 tony. Można, można. Jęczmienia też 155, 209 ton pszenicy. Jak ja bym to teraz wszystko sprzedał, to bym był milionerem. No, ale ogólnie mówiąc na temat MF-a. Jak tu chłopaki sami też zauważyli, przednie koła przydurzałe.
Troszeczkę. Mogłyby być troszeczkę mniejsze. Nieprawdaż, panie Brączku? Dokładnie. Nie wiem czemu, ale ten tył taki spokojny. Dla mnie, aż za spokojny. Mogło być troszeczkę lepiej. No a cała wizja tego jest nawet całkiem spoko. Taki prosty. Mnie to się podoba. Ogólnie ma tylko 6 wajch w środku. Więc całkiem spoko. A, ciśnie. Dobra. Który? No bo pracował ciężko, żniwa, nie umyłem go. Jeszcze. Jo, ale to umyję dopiero po wizji. W tym odcinku to chyba na tyle, bo i tak Mikiego nie ma, a zaraz lecimy do Brączka, jak Miki powróci. Więc łapkujcie, subujcie, komentujcie, czekajcie na oreczkę w następnym odcinku. Na razie, cześć. Na razie.